Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i oczywiście widzimy się w grze Portal 2. No i jako, że nie był ukrył czas, my trochę nagli. Dzisiaj odcinek prawdopodobnie krótszy, ale też mniej będzie takiego stania czy coś, a więcej działania. Up here. I found some bird eggs up here. Just dropped them into the door mechanism. Shut it right down. Like, ah! Bird! 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 Okay, that's probably the bird in it that laid the eggs. Livid. Okay, look, the point is, we're gonna break out of here, all right? Very soon, I promise, I promise. I just have to figure out how to break us out of here. Here she comes. Keep just keep testing. Remember, you never saw me. Never no, saw jasne, jasne, kulka. I went Whitley. And spoke with the door mainframe. Let's just say he won't be, well, living anymore. Anyway, back to testing. Okay. Pokój jak zwykle w wspaniałej formie. I co my tu mamy? Okay. Kostka spada. Czyli żeby to zrobić muszę... A, dobra, że wiem, czego jeszcze nie zrobiłem. O, tam, niebieski. Tak. Aj. Dobra, może jednak to nie jest aż takie łatwe, jak myślałem. Da się tak po prostu? Tak, da się. Ja można by mówić, że trzeba most zrobić, ale... Dobra, to było bardziej oczywiste niż się można było spodziewać, przecież jak strzelę tam portalem nawet, no to jest niebieski, dobra, czyli niebieski. Przecież to mostu nie zabierze. No, ja czasami nie myślę. Dobra. Oczywiście. Musiałem zepsuć. Dobra, niebieski portal. Szybko, 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 szybko. Teraz pomarańczowy. Tak, chyba jest dobrze. Dobra, w takim wypadku kostek. Chodź. I okej, na zakończenie coś jeszcze z takiego ważnego, co trzeba zrobić. Poza oczywisty już... No. Dobra, w sumie więc trzeba zrobić. O, to będzie ryzykowne. Pomarańczowy. O, niestety. Było blisko, ale zepsułem trochę. Nawet trochę bardzo. Ej, no cóż. Na szczęście mam punkt kontrolny w tym miejscu. No, od razu lepiej. No, dobra. Niestety kamery raczej nie zniszczę, chyba że kostką się da. Nie, oczywiście, kamera niezniszczalna, jeśli się portalem jej nie podkupi. Więc nie podkopię. Wow, po prostu wow. Takie pochwały od GLaDOS. Nie spodziewałbym się tego. This next test involves turrets. You remember them, right? They're the pale spherical things that are full of bullets. Oh wait, that's you in 5 seconds. Good luck. Sekcja wieżyczkowa. Thank you.
Ciekawe, czy w ogóle mnie trafi. Okej, czyli ostatecznie mnie trafi, jeśli będę tam stał trochę. Dobra, błędem chyba było przenoszenie tamtej wieżyczki. Ale okej, mimo tych delikatnych lam tak się udało, więc brawo ja. Okej, trzy pudła. Ciekawe. Dobra, chyba już zacząłem rozumieć, co tam chodzi. Pewnie mi się i tak nie uda, wiecie, ale warto spróbować. Tak, pewnie zepsułem. Tak, i to bardzo zepsułem, znając życie. Oj, niestety. Coś mi mówi, że teraz te następne zagadki będą w takim stylu. Właśnie nie będę tam dogarniał, co trzeba zrobić. Chociaż... Co ciekawe bardzo... Co? Aha. Okej, coś chyba zepsułem. Prawdopodobnie zepsułem bardzo dużo. Tak, zepsułem to bardzo, patrząc na to, jak to teraz łatwo było tak naprawdę pudłem się zasłonić. W sumie nie wiem, po co mi były te trzy pudła w takim wypadku. Ale skoro już przy tym jesteśmy, to... Nie mogę, a szkoda. A i nie da się iść dalej. Jaki smutek. Nie będę mógł testować do końca swojego życia. Zamiast tego będę musiał teraz się cieszyć tym, że mogę chodzić w jakichś dziwnych systemach. Które nie wiem, czemu zawsze przypominały mi jakieś sekcje wentylacyjne czy coś. Ewentualnie jakieś takie po prostu... fabryki, ale takie... The point is, yesterday was your birthday. I thought you'd want to know. Oh, proszę. Oh, proszę, jednak widzieliśmy test. Dobra. Nie wiem, coś, wiecie co, tutaj musi być coś więcej. On też by to był taki jedno, chociaż może. Nie, dobra, to jest oczywiste akurat. You know how I'm going to live forever, but you're going to be dead in 60 years. Well, I've been working on a belated birthday present for you. Well, more of a belated birthday medical procedure. Well, technically, it's a medical experiment. What's important is it's a present. Ja co? Jak widzicie, to jest jak zwykle w formie.
Ale mniejsza z tym, czy w formie, czy nie w formie, to... Po prostu nas nie lubi. On other people it looks fine, but right here a scientist has noted that on you it looks stupid. Well, what does a neck-bearded old engineer know about fashion? He probably... Oh, wait, it's a she. Still, what does she know? Oh wait, it says she has a medical degree. In fashion, from France. Okay. Dobra. Would you come over here? Jak to było? Poniekąd łatwo. Target lost. Sleep mode activated. Dobra. Na spokojnie. Damy radę. Nie będzie aż tak źle. Dobra. Nie oszukując. Nie mam pomysłu, co nawet zrobić tu. Że... Nie, no, nie widzę nigdzie niczego. A to mi tylko tak przerzuca, że znowu nie mogę nic zrobić. Chyba, że... A, ja jestem głupi. Dobra, może trafię. Ja tu pomarańczowy? Źle. Niebieski miał być. Ale dobra, w takim wypadku tam teraz strzelę niebieskim. Może coś to da. Chociaż nie sądzę. Dobra, a więc przynajmniej wiadomo. A chwila, dobra, to było oczywiste. Jestem idiotą. Dobra. A w takim wypadku to jest pomarańczowy, żeby nie powiedzieć błędnie. A. Teraz już jestem podwójnym, albo nawet potrójnym idiotą. No cóż. Niebieskie też tam wyżej. Standardowo. Dobra. Wybaczcie naprawdę, że tak... Naprawdę wybaczcie, że tak niewiele gadam dzisiaj, ale... Jakoś tak po prostu... Cichy dzień, jeśli da się tak to nazwać. Nie jest to żaden wielki problem, mam nadzieję. I dobra. 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 Udało się pozbyć wszystkich wieżyczek. Więc jest dobrze. Oj, dobrze, super. Pomarańczowe, dobra. Pomarańczowe. Ok. Właśnie ciekawe, czy na tym... Ta, nadal można niszczyć wieżyczki. Zobaczmy.
So that's interesting. It's a small world. Mhm. Tak. Bardzo mały świat. To wcale nie jest tak, że w sumie, skoro my tu jesteśmy, to prawdopodobnie nasza rodzina też tu była, czy coś. Nie, po prostu przypadek. Telling you would spoil the surprise. So I'll just give you a hint. It involves meeting two people you haven't seen in a long time. Aha. Czyli teraz będziemy się uczyć, jak niszczyć wszystkie te wieżyczki przy użyciu promienia laserowego, czy co? Nie wiem. No to wygląda. Dobra. 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 Poza tym niewielkim zacięciem naprawdę idzie płynnie. Dobra. Przyznam, głos potrafi jednak być miło. Przynajmniej z tą melodyjką. Chociaż... nie. W pozycji naszej bohaterki raczej wolał nie wiedzieć o tym, że minęło moje urodziny czy coś. Nobel Prize winners. It doesn't say what the prize was for. Well, I know it wasn't for being immune to neurotoxin. Okej. Niech jest niezniszczalna kamera. Jestem jak zwykle, nie widzę rozwiązań. Dobra. Teraz tylko brakuje jednej rzeczy. Okej, nie. Niebieski tutaj, tam pomarańczowy. Najbardziej tam. I chcę sprawdzić tylko jedną rzecz, czy to zadziała. Dobra, jednak nie. Nie no. Za czymś tak łatwo mi się zaciąć, to już jest wstyd tylko. Problem w tym, że naprawdę nie mam pomysłu, co to może być. Znaczy nie bez powodu, wiecie, czyli ten most, inne takie rzeczy. Nie wiem, co trzeba było zrobić. No, ja prawdopodobnie wiem. Teraz to już będzie trochę ciężej? Nie, nie będzie. Dobra. Lewa pomarańczowy teraz. Tak, wystawić tu. Jeśli teraz szedł pomarańczowy tutaj. I bet you think I forgot about your surprise. I didn't. In fact, we're headed to your surprise right now. After all these years, I'm getting choked up just thinking about it. Tak. Zabić mnie znowu pewnie, czy coś. Tylko kłamiesz, jak z tym ciastem ostatnio. Nie zdziwiłbym się. W sumie GLaDOS cała jest z tego typu. I w sumie będziemy tak trochę zastanawiać, czy tak została stworzona, czy naprawdę wyszkoliła jakąś tam swoją własną
inteligencję niezależną i teraz taka jest po prostu, bo taka chce być. Okej. Jej, konfetti. Oh, come on. If it makes you feel any better, they abandoned you at birth. So I very seriously doubt they'd even want to see you. Okej. Dobra, to teraz co my tu mamy zrobić? A, no okej. Widzę lasera. I jakieś inne rzeczy. No bo co mam, tak nie mam pomysłu co zrobić, więc co? Tu nawet nie wiem co to miało mieć na celu niby. Ale okej. Chwila, dobra, nie. Mam to. Może tutaj coś będzie. Okej. Mam to. Problem będzie chyba wieżyczka, jeśli już. I w sumie kwestia też tego, jak tam się dostać. Też nie, aż tak źle nie będzie. Gorzej, że mam zapisać w tym miejscu. Dobra. Jeśli mogę tak przejść, to super. Tylko teraz najważniejsza kwestia, nie, wieżyczka mi też tu zauważy. Dobra, niebieski tu, pomarańczowy tam póki co. W sumie może bardziej niebieski powinien być gdzieś tu. No. Halo, portal. Dobra. Pomarańczowy tam, na szybko. Nie wiecie, nie jest to może najbardziej wyrafinowana metoda, ale zobaczmy, czy to jest jakiś trzeba pomarańczowy tutaj. Oczywiście. Nie w taki sposób, jak miał być, ale może zadziała jakimś cudem. Jak zwykle, dobra, pomarańczowy, niebieski. Zobaczmy teraz jak będzie. Teraz przynajmniej jedną kostkę zdobędę. Gdzieś pewnie tu chodziło o coś innego całkowicie. I znając mnie, co sporo przekombinowałem. Dobra, pomarańczowy teraz. Nie, niebieski. Niebieski był dobrze. Pomarańczowy poproszę tam na szybko, żeby uciec. I tak, teraz pomarańczowy tutaj. Pewnie to jest całkowicie błędny sposób, ale... Ja tam się znam. No, mamy dwie kostki, więc mi nie trzeba, do szczęścia. Dobra. Pierwsza kostka. W sumie... Da się coś fajnego zrobić coś z tym wszystkim? Prawdopodobnie nie. Patrz na to, jak są rozmieszczone, to ciężko będzie. Ale może warto spróbować. Wiecie co, nie, ja mam lepszy pomysł. Pierwsze co trzeba zrobić, to definitywnie dostarczyć laser, tak? Chciałem w sumie to jest problem zniechęcający, nie laser, ale wiadomo o co chodzi. Kostką się obronić właśnie.
i raz na zawsze pozbyć się myszeczki. Okej, super. Teraz w ten sposób mamy zasilone te dwa tylko. Aha, czyli to trzeba zasilić te wszystkie. A potem jeszcze odbić tam. Dobra, to nie ukrywam, jest trochę większym wyzwaniem. Może jakby się jednak by udało, oczywiście się bym pomyślał. I definitywnie będzie to już ostatnia zagadka, którą chciałbym robić na dzisiaj. Więc tak. Może pod jakimś kątem. Okej, czy mam zaliczone to? W sumie nie, sens nie da, trzeba tymi pudłami jakoś to dobrze zrobić. W sumie tak jak na początku, bo myślałem, to byłoby najlepiej. Ja w sumie nie wiem, co tak porzucam pierwszy pomysł, on był w sumie najlepszy. Ja, to było w sumie easy. Tell you what, let's give your parents a call right now. The bird parents you are trying to reach do not love you. Please hang up. Oh, that's sad, but impressive. Maybe they worked at the phone company. Okej, wiecie co, nie przemyślałem, jak jeszcze się tam dostać. Niestety. I w sumie to może być chyba najsłabsza część całego planu. No nie wierzę, po prostu rozwiązałem wszystko, takie... Chociaż w sumie most jakoś... Ten cały... Nie, no nie, nie ma tu sposobu, jak go wystrzelić. Niedobrze. Niedobrze. No jasne, chyba że... Pan wie, wiecie co zadziałało tak samo, ale... Nie, nawet, nie, nawet się nie da to wystrzelić w ten sposób. Nie, no da. Warto więc spróbować. Może jednak... Nie. To coś jest zatrzymywane przez... Ten... Przez szkło, więc... Mam do dyspozycji tylko takie rzeczy, muszę jakoś się tam dostać. Ja będę musiał bardziej pobukować, bo jednak... Naprawdę mój pomysł... Nie zakładał tego czegoś rzeczywiście z tym idiotą. Po raz kolejny. Nie, możecie się śmiać naprawdę, ale nie ukrywam. Po prostu jestem trochę rozkojarzony i... Zaspany, można tak chyba powiedzieć. Tak, chyba to jest dobre określenie, chociaż nie do końca trafne. Pięć pomieszczeń. Chciałbym, żeby to było takie piękne. Ale patrząc na swoje umiejętności, kulku, to... No nie, szczególnie sobie radzisz z tym poradzisz. Dobra. A zanim pójdziemy dalej, będziemy coś tam sprawdzać i w ogóle, to pozwólcie, że naprawdę zakończymy w tym miejscu, bo odcinek i tak już trochę trwa. A jak mówiłem, po prostu mam jeszcze parę ważnych rzeczy do załatwienia w najbliższym czasie, więc tak, to tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało i wybaczcie moje nieogarnięcie i w ogóle takie, no, zaspanie. No i to w sumie naprawdę już... Trzymajcie się po prostu i hej, hej. Te, chyba tak będzie lepiej. Więc no, pa.